Cześć kochani, tutaj Afolka, witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie od nagrywania w kolejnym moim filmie, w kolejnym holu zakupowym na nowy rok, więc styczniowy. Zdradzę Wam na koniec tego filmu, co jest powodem tak długiej, co było właściwie, czy jest powodem tak długiej nieobecności mojej na YouTubie. Ale pamiętajcie, że moja miłość do klocków trwa nadal i cały czas jakieś klocki składam bądź kupuję. Więc ta przerwa od nagrywania nie jest równoznaczna z przerwą od klocków, dla jasności. Dzisiaj podzielę się z Wami moimi zakupami styczniowymi, nowościami. Mam nadzieję, że będą dla Was w pewien sposób inspiracją, jeśli jeszcze któregoś z tych zestawów nie macie. No i parę jakichś tam ciekawych gadżetów Wam pokażę, tak jak zawsze zresztą w tego typu filmach. Więc zaczniemy sobie od zestawu, który kupiłam ostatni. To jest mój ostatni zestaw z 2023 roku. Kupiłam go, żeby mieć gratisowy polibag VIP, ten zimowy, drugi już, bo tam były dwa zimowe. I do tego kupiłam jeden zestaw na prezent, w związku z czym no, nie mam go tutaj przy sobie, a zresztą tylko to mi zostało w kolekcji, także to taka informacja dla Was. No i może pierwszym zestawem, jaki Wam pokażę tutaj z tego holu, dla mnie totalny must have, czyli food truck z hamburgerami. Zestaw, który no, musiałam mieć w kolekcji, jak wiecie, zbieram wszystkie food trucki. Ten w dodatku, już go złożyłam, zobaczcie, nic tutaj nie szumi, ma tą zaletę, że nie ma tutaj żadnych naklejek, słuchajcie. Wszystkie te plejty są pięknymi nadrukami. Poza tym mamy tutaj figurkę pana, który jest niedosłyszący, ma aparat słuchowy taki wyraźnie tutaj zaznaczony na uchu. No i sam pojazd, muszę Wam powiedzieć, i w ogóle sam ten pomysł jest bardzo ciekawy, bo jak widzicie, tą budkę możemy potraktować jako osobny gdzieś tam stand z kanapkami, a wymiennie dobudować sobie coś innego tutaj na palce, czemu by nie, jakiś może inny food truck. Fajnie to jest pomyślane, także kto jeszcze z Was nie ma tego zestawu, no to zachęcam do jego zakupu. Tyle na razie z City. Jeśli chodzi o must have'y moje z Friendsów, to były tutaj takie dwa zestawy, oba o tytule Plac Zabaw, z tym, że jeden dla chomików, ten większy, i drugi dla kotów. Ten dla chomików jest naprawdę bardzo ciekawym zestawem. Zobaczcie, ile tu mamy ciekawych elementów. Na przykład takie kule, w których te chomiki sobie się tutaj bawią, zjeżdżają po zjeżdżalni, mamy wielki kołowrotek. Piękną szatę graficzną w takich trochę jesiennych barwach. Nowe części, ja takich liści na przykład nie miałam w ogóle, słoneczniki. Mamy tutaj też do karmienia naszych chomików pestki słonecznika. Naprawdę bardzo przyjemny zestaw, który no, dostarczy na pewno wielu nowych elementów, ale też po prostu sam w sobie jest bardzo przyjemną propozycją. Podobnie jak ten tutaj plac zabaw dla kotów. A, nie, dodałam jeszcze tylko, że tamten zestaw jest niestety w ograniczonej dystrybucji, możecie go kupić tylko w Lego Store, a ten już w normalnej, szerokiej, także z pewnością też kupicie go taniej niż cena katalogowa. Plac zabaw dla kotków jest trochę mniejszy, ale na pewno fajnie połączy się z zestawami typu Koci Hotel, czy no tego typu. Też w gazecie był podobny, jakiś taki mały, pamiętam, drapak czy coś, więc fajnie można taki plac zabaw dla kotów rozbudować sobie i ja tak jak jestem miłośniczką kotów, no to tymi kotami się zajmować. Następnie tutaj mam zestaw z Minecrafta, najmniejszy, chociaż muszę przyznać, że Minecraft w tym roku wypada naprawdę bardzo dobrze i już jadą do mnie kolejne zresztą zestawy, ale w styczniu na pierwszy rzut kupiłam sobie właśnie ten oto tutaj z lamą, w ogóle z takim nowym zwierzątkiem, on się tu nazywa Phantom, takim ptakiem latającym, czy nie wiem co to jest. Mała taka pustynna dioramka, bardzo przyjemny zestawik z tej, wiecie, ceny katalogowej 5,99, tak, ale na pewno da się go kupić taniej. No i coś może bardziej dla mojego męża, chociaż ja też jestem ogromną fanką, to te pocztówki. Kolejna w tym roku to pocztówka z Japonii, z piękną kwitnącą wiśnią i górą Fuji. Napis Japonia jest wymienny również na te tutaj japońskie znaczki. Mamy tutaj cały szereg właśnie różnych obiektów kojarzących się z kulturą Japonii. Jeszcze go nie złożyliśmy, ale naprawdę do kolekcji naszych innych pocztówek pasuje idealnie. No i pozostając w klimacie Japonii, mam tutaj kwitnącą wiśnię. Pierwszy raz w sumie kupiłam zestaw z tej serii. Nie jest to seria botaniczna, tylko jak wiecie, no taka
dodatkowa z kwiatkami. Dotychczas były jakieś żonkile, jakieś róże na pewno, ale jakoś nie zrobiły na mnie takiego wrażenia jak ta właśnie kwitnąca wiśnia, także polecam. Nawet zamierzam sobie kupić taki mały wazonik wika, żeby je ładnie wyeksponować gdzieś tam tutaj na stole. Kupiłam też oczywiście całą kolekcję minifigurek kolekcjonerskich. Mam już ją złożoną. I tak dla odmiany pokażę Wam taki nowy sposób, powiedzmy, na ich przechowywanie. Się tutaj muszę ogarnąć. O, zdejmę od razu pokrywkę, żeby się nie odbijała. Jest pokrywka, żeby się nie kurzyły. To się nazywa Collector Case. Taki przezroczysty właśnie case na minifigurki. Nie tylko kolekcjonerskie, ale i inne, które macie w kolekcjach. Tak się składa, że właśnie on mieści 12 figurek, czyli tyle, ile jest w tych kolekcjonerskich właśnie seriach. Ramki te, czy nie, case bardziej, tak? Pasuje też do tych ramek grubych Zika, gdybyście chcieli powiesić na przykład to na ścianie. No i poza tym te ramki, jak kupicie ich więcej, to pasują jedna do drugiej. Można je tak układać i po prostu są łatwe wówczas w przechowywaniu Waszych figurek. Nie muszą służyć wyłącznie do ekspozycji figurek. Właśnie nawet bardziej myślę o ich przechowywaniu nawet gdzieś tam w szafce, bo faktycznie wówczas figurki się nie kurzą. Są łatwo dostępne przez to, że pudełko jest przezroczyste, widzimy co jest w środku i mamy łatwy dostęp po prostu do tych figurek, zwłaszcza jak mam jakieś cenniejsze w kolekcji, to warto zadbać o nie w taki sposób, też nie rysowały, bo no, w środku nie mają te figurki ze sobą kontaktu, więc się nie ocierają gdzieś tam o siebie. Myślę, że to jest fajny nowy pomysł na przechowywanie naszych kolekcji. I z takich gadżetów jeszcze mam tak, to chciałam Wam pokazać, co prawda już jakiś czas temu to kupiłam. I to jest generalnie zwykłe pudełko z przegródkami, ale ja w sobie w nim trzymam dotsy. Zobaczcie, nie chcę ich wysypać. Ale fajny też pomysł, wszystkie dotsy mam dzięki temu w jednym miejscu. Przesypałam je z tych takich pojemników, z których one pierwotnie były, z tych, wiecie, takich dużych plastikowych z przegródkami od Lego. No bo mam... Tak wydaje mi się łatwiej je w ten sposób przechowywać i jest to zgrabniejsze. I jeszcze z takich gadżetów, to też dostałam akurat prezent ostatnio od przyjaciółki. Taki kubeczek, z którego normalnie można pić, ale ja postanowiłam go przeznaczyć na długopisy i kubki. Długopisy i kubki. Długopisy i ołówki, chciałam powiedzieć, legowe. Myślę, że fajny sposób. Kubek ma tą dodatkowo zaletę, że można go po swojemu ozdabiać, no bo ma normalnie study tutaj. I możemy przyczepiać klocki zarówno tutaj, jak i w zasadzie tutaj też, tylko od drugiej strony po prostu. Także bardzo fajny też pomysł i dziękuję za prezent. I tak się rozglądam, ale chyba już wszystko Wam pokazałam, jeśli chodzi o mój haul styczniowy właśnie. Zamówiłam też kolejne zestawy. Teraz była fajna promocja, można, czy trwa chyba nadal, że można dostać piniatę gratis, więc myślę, że warto, bo tam wystarczy wydać 170 zł na nowości, że nie tylko, ale na nowości myślę, że warto, a piniata warta 45 zł katalogowo, bo jest to ekskluzyw, trzeba dodać, w sklepach Lego wpada w Wasze ręce za darmo, więc polecam. Na pewno ta promocja jest i w Empiku, i na Media Expert. Ja akurat przez Empik kupowałam, także być może w następnym filmie podzielę się również z Wami moimi zakupami. No i to tyle, jeśli chodzi o haul zakupowy styczniowy. Myślę, że winna Wam jestem właśnie wyjaśnienia, skąd taka wielka przerwa od nagrywania, bo ostatnio właśnie widzieliśmy się w październiku. Ostatni film, jaki dla Was nagrałam, dotyczył urodzin sklepu Lego w Łodzi. No i od tamtej pory dużo się zmieniło, muszę powiedzieć. Zresztą nie bez powodu siedzę właśnie tutaj, a nie standardowo w tamtym pokoju na tle mojej meblościanki z klockami. Po prostu tej meblościanki już nie ma. Niestety musieliśmy ją zlikwidować. Klocki wylądowały do pudeł. Są posortowane właśnie zestawami w woreczkach i czekają na swój lepszy moment. Po prostu potrzebowaliśmy więcej miejsca w tamtym pokoju. A na co, skoro nie na klocki, czy bardziej na kogo? No to właśnie dla wytrwałych chciałam się podzielić radosną informacją, że jestem w ciąży i jest to powód, dla którego właśnie mnie tutaj długo na kanale nie było.
A jednocześnie no, tutaj duże zmiany zachodzą właśnie w postaci przemeblowania w małym pokoju, no bo zamierzamy ten pokój oddać właśnie małemu człowiekowi, który się niedługo tutaj, no, niedługo jak niedługo, pojawi. No i tak właśnie. Mam nadzieję, że miło Was zaskoczyłam, ale no, też zrozumiecie z pewnością, że po prostu ja jeszcze pracuję cały czas zawodowo, równocześnie wiadomo, że ilość wizyt u lekarza się zwiększa w tym czasie. Ja też różnie się czasem czułam, więc po prostu no, nie mam głowy zupełnie do nagrywania. Chociaż jak ktoś obserwuje mnie na Instagramie, no to już wie więcej w tym temacie, bo więcej się o tym właśnie podzieliłam tamże. Także zapraszam na mój Instagram, kto jeszcze mnie nie obserwuje. I na kolejne moje filmy, które mam nadzieję się już będą częściej pojawiać z nowym rokiem, z nową siłą i no, entuzjazmem oczywiście do klocków, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, gdzie mamy Światowy Dzień Klocka Lego. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, życzę Wam cudownego dnia z klockami Lego i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Cześć!